16. edycja festiwalu Sound Edit już za nami. Jak każda to była wyjątkowa edycja, bo każda jest trochę inna. Choć na każdej są koncerty, na każdej wręczamy nagrody przy okazji z tym uchem, jest bardzo dużo edukacji od samego początku. Ale zawsze są to inni ludzie, inne emocje, inna energia. Jeżeli miałbym wskazać, co dla mnie było najważniejsze w tym roku, to na pewno to, że udało się ściągnąć Chrisa Thomasa i wręczyć mu nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. To był trochę też taki mój prywatny hołd. Tym bardziej się cieszę, że przywiózł ze sobą Dave'a Harrisa, swojego przyjaciela, z którym razem pracowali w studio przy Abbey Road, przy płytach i nagraniach choćby Beatlesów. Jak zwykle bardzo dużo warsztatów. Cały poniedziałek i wtorek na festiwalu Sound Edit to była edukacja. Ja trochę od końca zaczynam tą opowieść, ale to jest to, co najbardziej odróżnia festiwal Sound Edit od innych imprez na świecie. Jesteśmy jedyną w tej chwili taką bardzo dużą imprezą europejską, która edukuje na różnych poziomach, bo z jednej strony mamy dźwięk studyjny, mamy dźwięk przestrzenny, mamy dźwięk koncertowy, mamy dźwięk również przestrzenny koncertowy. Przyjechał do nas też zresztą człowiek, który współpracuje na co dzień z grupą Kraftwerk przy miksach 3D i te wykłady jego się bardzo ogromną też popularnością cieszyły. Wszyscy dystrybutorzy sprzętu i wszyscy producenci sprzętu, którzy od lat nas wspierają, byli bardzo zadowoleni. Frekwencja jak zwykle znakomita. Jeżeli chodzi o kwestie koncertów w tym roku, to zaczęliśmy w piątek od dnia poświęconego Czesławowi Niemenowi. Od samego początku festiwalu Sound Edit starałem się przyznać nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem pośmiertnie panu Czesławowi Niemenowi, bo dość oczywistym jest, że to on właśnie był pierwszym takim świadomym producentem w naszym kraju. Pierwszy też sięgnął po urządzenia elektroniczne, po komputery i ta nagroda po prostu wydała się być czymś naturalnym. Ale czekałem na taki moment, żeby to wszystko się w jakiś sposób ułożyło w logiczną całość. Pani Małgorzata Niemen się zgodziła ją przyjąć, a jeszcze do tego wszystkiego zaprezentować wystawę zdjęć, które zrobiła mężowi pod takim szyldem Niemen w obiektywie rząd. Natalia Niemen zagrała koncert z gośćmi, był Krzysztof Zalewski i Wojciech Mybecki. Do tego wszystkiego mieliśmy jeszcze bardzo interesujące merytorycznie spotkanie dotyczące twórczości pana Czesława Niemena i tak się skończył ten hołd. Tego samego wieczoru wystąpił też duet Matylda Łukasiewicz, jedna z moich ulubionych polskich płyt. A do tego wszystkiego po wielu latach Sound Edit Spotlight, czyli nasza wspólna z Radiem Łódź akcja, zaowocowała tym, że zespół Potato Stone z Łodzi otrzymał tą nagrodę. Sobota w tym roku to był też dzień wręczenia nagrody Człowieka ze Złotym Uchem na krótkiej gali. Czesław Niemen pośmiertnie, Tadeusz Mieczkowski, Steve Lyon, człowiek odpowiedzialny między nimi za brzmienie płyty Songs of Fade and Devotion i Depeche Mode, no i oczywiście Chris Thomas. A muzycznie działo się bardzo dużo, bo mieliśmy koncert Kewa Foxa i Smolika. Band on the Run to projekt wymyślony przez Marcina Borsa, Agata Karczewska, Iga Bakulka, Łukasz Lach, Kev Fox i moja skromna osoba. Udało nam się zagrać cały album Band on the Run, a na koniec jeszcze niespodzianka pojawił się Krzysztof Zalewski w utworze Helter Skelter. Zagrała też grupa Nouvelle Vague, po wielu latach powróciła do Polski. A potem jeszcze pojawił się zespół Niespodzianka, który właściwie dość w ostatniej chwili się zjawił, czyli Woods of Birnam. Jest to muzyczny projekt, którego liderem i wokalistą jest znakomity aktor, znany choćby z filmu Strefa Interesów, Christian Friedel. I myślę, że dla wielu osób to było najbardziej interesujące odkrycie festiwalu Sound Edit tegoroczne. Dla mnie nie mogę się absolutnie uwolnić od dźwięków tego projektu. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że to będzie bardzo dobre, ale przerosło to wszelkie moje oczekiwania. Podobnie jak i postać Christiana, który okazał się być najmilszym człowiekiem świata, zainteresowanym rozmowami nie tylko o muzyce, ale również o swojej karierze aktorskiej. Zespół The Wolfgang Press nie dość, że przyjechał na jedyny na świecie koncert, to jeszcze przywiózł ze sobą Chrisa Biga, swojego współpracownika, nadwornego autora układek, nie tylko dla Wolfgang Press, bo też dla innych wykonawców. Właściwie odbyła się jednodniowa wystawa Chrisa Biga, bo wernisaż okazał się też niezapowiedzianym performersem. Wystawa została zdekonstruowana przez publiczność, co nie ucieszyło do końca artysty, ale świadczy o tym, jak wielkim jest artystą i jaką się cieszy popularnością w naszym kraju, choć ja myślę, że można wykazywać uwielbienie trochę w inny sposób niż zrywając pracę ulubionego artysty ze ściany, ale stało się jak się stało. Myślę, że Chris Big wróci do nas.
Ale Wolfgang Press zagrał znakomity koncert, chyba najbardziej obegany w tym roku. Mieliśmy też nawiązanie do starych, dobrych tradycji 4AD, bo pojawiła się też Peplan Alzheimer. New Model Army w ogromnym składzie, czyli gitarzysta, no i oczywiście Justin Sullivan, a na koniec wieczoru wystąpił Juno Reactor z egzotycznymi tanterkami, polską wokalistką, całym fantastycznym składem muzyków. W poniedziałek w studiu koncertowym imienia Hendryka Dewicha w Radio Łódź wystąpił Jules Maxwell, który był już na festiwalu Sound Edit w zeszłym roku z Lizą Gerard, a w tym roku przywiózł Linę. Lina to portugalska wokalistka Fado, która właśnie rozpoczęła współpracę z Julesem, za chwileczkę wychodzi ich album. No i to było przeżycie absolutnie mistyczne, niezwykle intymne i coś takiego może się zdarzyć tylko na festiwalu Sound Edit. Mam nadzieję, że ta edycja się bardzo podobała publiczności. Była ona bardzo różnorodna. Rozszerzyliśmy ją właściwie o dodatkowe dni koncertowe, dodatkowe dni spotkań i warsztatów. Edukacja na różnym poziomie. Chciałbym serdecznie oczywiście podziękować wszystkim naszym partnerom Miasto Łódź, Polskiemu Centrum Wydarzeń, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ZX-owi, Spawowi i wszystkim naszym partnerom, całej ekipie. Do zobaczenia w październiku roku 2025 na 17. edycji festiwalu Sound Edit.